Witam ponownie. Tym razem zapraszam do zapoznania się z treścią playlisty, którą nazwałem Psychoedukacja. Nagrywam tutaj treści, które są najczęściej prowadzone podczas terapii, psychoterapii czy psychoedukacji w lecznictwie odwykowym. Są to fragmenty zajęć, które również ja prowadzę z osobami uzależnionymi. Oczywiście nie jest to pełna wersja, ponieważ no, nie jestem w stanie przedstawić za pomocą YouTube materiałów edukacyjnych, których używam. Również nie ma tutaj interakcji, rozmów z pacjentami, wypowiedzi, które mają ogromną rolę tak naprawdę w psychoterapii. Dlaczego więc jest ta lista? No przede wszystkim dlatego, żeby w jakiś sposób uporządkować takie tematy, które są poruszane podczas zajęć psychoedukacyjnych. Po drugie, po to, żeby dla części osób, które korzystały z takiej terapii, pewne treści sobie po prostu im przypomnieć. Po trzecie, również dlatego, żeby być może w ten sposób zachęcić kilka nowych osób do podjęcia jakiejś terapii, do podjęcia pracy z sobą, do udziału w psychoedukacji, do przyjrzenia się, czy rzeczywiście ich sposób bicia, ich sposób funkcjonowania jest przyczyną ich jakichkolwiek problemów w rodzinie, w życiu, a również w konsekwencji moim celem tak naprawdę jest przyjrzenie się, żebyś przyjrzał czy przyjrzała się tak naprawdę swojej relacji z alkoholem. Czy wymaga ona jakiejś zmiany? Może osoby, jeżeli masz sygnały, może osoby, z którymi rozmawiasz i mówią, że jest taki problem, mają trochę racji. I w końcu też mam nadzieję, że filmy zamieszczone na tej playliście będą w stanie kogokolwiek z Was, Ciebie być może, zachęcić do korzystania z zajęć psychoedukacyjnych czy z podjęcia własnej terapii. Czy to będzie grupa motywacyjna, czy to będzie grupa taka wstępna, czy to będzie grupa później pracy z nawrotami, grupa pracy z głodem. To już zależy od tego, do czego będziesz miał, czy będziesz miała dostęp w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Nikt nic nigdy nie zastąpi terapii, czy psychoterapii, czy psychoedukacji, w której ty sama weźmiesz udział. Filmy są tylko pewną namiastką. Jeśli Ciebie do tego zachęcą, będzie mi bardzo miło. Jeśli nie, no cóż, każdy z nas ma swoją odpowiedzialność, swoją wolność i to jest Twoja decyzja. Zapraszam do obejrzenia filmu. Pozdrawiam.